Dzień dobry Państwu z tureckiego Belek, konkretnie po raz kolejny, ale już po raz ostatni z boisk treningowych hotelu Sucesji. Witam Państwa Michał Łada, Mateusz Ludwiczak, Sebastian Wiciński i Paulina Rogalska. Przeprowadzimy dzisiaj przedostatnią transmisję, przedostatniego live'a tak naprawdę z obozu przygotowawczego. Dzisiaj sparingi 2. Najpierw Wisła Płock Zemplin Michalowce, drużyna grająca na co dzień w słowackiej ekstraklasie. Natomiast później drugi sparing, naszym przeciwnikiem będzie austriacki Sturm Graz. Czas na składy. Zaczniemy od Wisły Płock. W bramce Krzysztof Kamiński, w obronie od lewej na wahadle Piotr Tomasik, środek Igor Drapiński, Adam Chrzanowski, Martin Szulek. Prawe wahadło to Paweł Chrupała, środek Filip Lesniak, Damian Rasak, Radosław Cielemencki, przed nimi Dawid Kocyła i na szpicy Tomasz Walczak. Jeśli chodzi o naszych przeciwników, Zemplin Michalowce, wygląda to następująco. W bramce Beniamin Szaras, następnie Juraj Kotula, Sasza Marianowicz, Poli Defkis Wolanakis, Zwanko Ceklić, Sajni Nije, Filip Waszko, Brian Pena, Tibor Slebodnik, Zoran Zachradnik i na szpicy Lukas Janosik. Tutaj jeśli chodzi o drużynę ze Słowacji, to na pewno najciekawsze nazwisko, numer 30, Brian Pena, wychowanek Lamassi. Zobaczymy, jak przede wszystkim ten zawodnik będzie się prezentował. Szybki, bardzo dobry, jeśli chodzi o dribbling, pojedynki 1-1, więc zobaczymy, jak będzie wyglądał przeciwko naszemu blokowi defensywnemu. Zemplin, żółte koszulki, niebieskie spodenki, Wisła Płock tradycyjnie na niebiesko. Przyznamy się, że no chyba nie robiliśmy jeszcze transmisji o takiej porze. Musieliśmy wstać dzisiaj o 5:30 w sobotę na śniadanko, by wyrobić się na ten sparing. Ale przynajmniej trzeba przyznać, że pogoda dzisiaj świetna. Co prawda troszeczkę w oczy nam słońce zacina, ale myślę, że damy radę. Czekamy na pierwszy gwizdek arbitra. I poszli, konkretnie Tomasz Walczak rozpoczął ten mecz. No w tym pierwszym sparingu trener Stanio zdecydował się troszeczkę na inne ustawienie, konkretnie no 3-5-2 w sumie, można to tak określić, z wahadłowymi, więc i z trójką środkowych defensorów, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać w porównaniu do tego, co widzieliśmy wcześniej w poprzednich sparingach. I teraz błąd Drapiński. Uwaga, strzał i niecelnie uderzał Filip Waszko. Od bramki Krzysztof Kamiński. Kamiński w kierunku Chrupały, już jest Radek Cielemencki, dobrze do Kocyły, jest Chrupała, jest Kocyła. Tutaj nieporozumienie między Dawidem a Radkiem Cielemenckim. Marcin Szulek, źle teraz, nie. Na drugą stronę, ale tam nie zdołał piłki przejąć Janosik. Przygotowany jakby to na wejście.
Faulowany w środku pola Tomasz Walczak. Już od razu wznowienie przez Filipa Lesniaka. Jest Paweł Chrupała. Chrupała schodzi do środka. Jest faulowany przez Nie. Sejny Nie, numer 11. Jeszcze tutaj napomina sędzia Piotra Tomasika, piłka ma stać w innym miejscu. Co zrobi Piotrek Tomasik? Dorzucenie i mamy strzał, jednak tutaj bez problemu poradził sobie Szaras. Strata i znowu przejmujemy piłkę. Filip Lesniak do Piotra Tomasika na prawą stronę. Chrzanowski. Szulek. Jest już Chrupała. I Lesniak. I wymieniamy futbolówkę w bloku defensywnym. Przerzut już na drugą stronę. Już tam jest ponownie Piotr Tomasik. I spokojnie kontroluje sytuację Drapiński, Chrzanowski. Mówiłem, że to Janosik będzie na szpicy, ale wydaje mi się, że to jest jednak Zoran Zachradnik 66. Ja dostałem skład bez ustawienia, więc tutaj już sobie poprawię w swoim notesie. Uwaga, nie przejął tej piłki Brian Pena. Przypominamy, że o godzinie 13 czasu polskiego kolejny sparring. Będziemy musieli udać się mniej więcej godzinę drogi od miejsca, w którym stacjonujemy. Naszym przeciwnikiem będzie Szturm Graz. Dobrze teraz Damian Rasak, Radek Cielemencki, Chrupała. Trochę niedokładnie. I faulowany w tej sytuacji był pozyskany z Rosenborga na zasadzie wypożyczenia Paweł Chrupała. Teraz dobra interwencja Adama Chrzanowskiego, bo tam presował Zachradnik. Ceklicz i wybija piłkę poza boisko Martin Szulek. I wznowi ponownie Ceklicz. Nie. Teraz na pamięć zagrywał Slebodnik i Wisła przechwytuje. Damian Rasak. Martin Szulek. Ponownie Paweł Chrupała. Adam Chrzanowski dobrze teraz na prawą stronę. Jest Radek Cielemęcki. Chrupała. Ale radzą sobie nasi przeciwnicy. Slebodnik. Zachradnik. Uwaga, dorzucenie w nasze pole karne i radzimy sobie w tej sytuacji. Filip Lesniak, Dawid Kocyła do tyłu, jest Adam Chrzanowski.
I spróbujemy jeszcze raz. Paweł Chrupała, dobrze, na wolne pole jest Dawid Kocyła. Ale tutaj przeczytał jego zamiary Wolanakis. Wznowił Chrupała do Rasaka. No tutaj nerwowości trochę sędziowie wprowadzają, bo po wyrzucie z autu spalony, no... A już gramy. Konkretnie Zemplin przy piłce. Dobrze Igor Drapiński. Martin Szulek i już jest Damian Rasak. Cielemencki kontra Niję, górą Cielemencki, na prawą stronę jest Chrupała. Niedokładnie teraz, ale nie zdołali przejąć piłki nasi przeciwnicy. Filip Lesniak, już wznawiamy. Radek Cielemencki. I teraz do tyłu, do Martina Szulka. Uspokoimy nieco grę. Jest strata, Slebodnik. Szaras. Wolanakis. Slebodnik. Oj, byliśmy blisko przechwytu, ale w tej sytuacji Tomasz Walczak faulował Sejneja Niję. Dziesięć minut gry za nami. No na razie trzeba przyznać, bez klarownych sytuacji. Nie wiem, jak tam wyświetlenia, Mateusz. Ilu tam śmiałków o tej porze ogląda ten mecz? A, to nie ma tragedii. Bardzo nam miło, że wstaliście tak wcześnie razem z nami. Mimo tego, że jest sobota, więc nie musi to być wcale łatwe. Chrupała, Cielemencki, ale przejmują Słowacy. Ceklić. Nie. I Wolanakis. I teraz niedokładnie. A ja właśnie otrzymałem SMS-a od mojego taty, że ogląda i pozdrawia, więc też pozdrawiam cię, tato, że chciały ci się wstać. Krzysztof Kamiński, wybijamy piłkę. Drapiński, Tomasik. Ej!
Dobrze się tam zastawia Tomasz Walczak teraz. Próba przerzutu tutaj do Chrupały, ale jeszcze ucierpiał w tej sytuacji Tomasz Walczak. Już podniósł się nasz napastnik i możemy kontynuować grę. Cały czas podpowiedzi tutaj od Pawła Stanio, który stoi po Państwa prawej stronie przy linii. Pena na lewą stronę, jest Slebodnik, Zachradnik, Slebodnik, strzał zablokowany, Kotula, strzał i uwaga, no było groźnie w tej sytuacji. Chrupała. Oj, faulowany teraz brzydko Ciele Męcki. Fauluje Brian Pena. I konkretna reprymenda od arbitra. Traci piłkę teraz Kocyła. Kotula, kapitan w tym meczu drużyny słowackiej. Tutaj próba zagrania w kierunku Slebodnika, ale niecelnie. Jest przechwyt Damiana Rasaka. Tomasz Walczak. Aj, niepotrzebnie tutaj na wyraźnym spalonym był Dawid Kocyła. Ceklicz. Już w kierunku Peny. Jest Pena. Brian Pena do Slebodnika. Slebodnik. Nie, Ceklicz. I mamy piłkę. Damian Rasak rozpędza się, ale... Żółta kartka dla Slebodnika. Już gramy dalej. Martin Szulek na prawą stronę. Jest Chrupała. Ładnie teraz z Rasakiem. Ciele Męcki. Zablokowany strzał. Rasak. I teraz nieporozumienie z Pawłem Chrupałą. I od bramki Benjamin Szaras. Ciele Męcki. Dawaj, druga.
Tomasz Walczak do Damiana Rasaka, dobrze się zapowiada ta sytuacja. Piotr Tomasik, dośrodkowanie, Tomasz Walczak głową ponad bramką. Też tutaj słychać podpowiedzi trenera Zemplina, Norberta Hrnczara. Piłka na Slebodnika, ale dobrze Martin Szulek, Radek Cielemencki. Nie zgadza się z tą decyzją Ceklicz, ale piłka dla nas. Martin Szulek i Adam Chrzanowski. Szulek tym razem do Tomasika i faulowany zdaniem arbitra Piotr Tomasik przez Filipa Waszko. Już gramy. Radek Cielemencki. Dobrze teraz do Pawła Chrupały. Ten do środka. Paweł Chrupała niedokładnie czyta to Ceklicz, ale przejmie piłkę jeszcze Tomasik. Tomasik. Aj, trochę za mocno, ale niezły to był pomysł. Wbiegał Dawid Kocyła. I od bramki Szaras. Pena. Impossible. Nie wierzy w to Pena, ale faktycznie piłka przekroczyła linię. Wznowimy z autu. Już jest Martin Szulek. Chrupała, Drapiński naciskany do tyłu, do Krzyśka Kamińskiego. Jest już Piotr Tomasik, rozgląda się, uspokoimy. Chrzanowski, Cielemęcki, Radek Cielemęcki. Jest tam Damian Rasak, jest tam po prawej stronie też Chrupała, ale utrzymuje się sam Cielemęcki przy piłce. Jest już piłka pod nogami Chrupały, ale jest też Filip Lesniak, Rasak, Szulek. Dobrze to teraz wygląda. Miał problemy tutaj z przejęciem tej piłki Tomasz Walczak. Martin Szulek w środku. Chrupała, ale przeciągnięte to dorzucenie. Nie mogło to sprawić problemów, ponieważ piłka przekroczyła linię końcową i od bramki Benjamin Szaras. Ósme miejsce obecnie zajmuje Zemplin Michalowce w Fortuna Lidze Słowackiej. Poprzednie rozgrywki zakończyli na miejscu 9, czyli taka drużyna środka tabeli, można powiedzieć. Sezon 18-19 zakończyli natomiast na miejscu 5 i to był, z tego co mi się wydaje, najlepszy ich rezultat, jeśli chodzi o najwyższą klasę rozgrywkową na Słowacji. Damian Rasak. Dobrze teraz do Chrupały. Chrupała, Walczak. Chrupała. Atakowany, odbiera piłkę Pena, ale włącza się tam Damian Rasak. Oj, nadaje Pena. Nie. Dwadzieścia dwie minuty gry za nami.
jest chrupała. Nie dogadał się z Radkiem Cielemenckim teraz i przechwytują Słowacy. Marjanowicz na prawą stronę, tam jest Kotula. Niedokładnie do Janosika. Rozpoczniemy wrzutem z aut. Wspomniany przeze mnie Brian Penna, wychowanek Barcelony, obecnie jeden z lepszych zawodników drużyny Zemplina. 3 bramki i 3 asysty w 17 spotkaniach Fortuna Ligi. Całkiem znośny wynik. Ceklić z autu. Marjanowicz do Kotuli. I mamy przechwyt Wisły Płock. Filip Lesniak już w kierunku Piotra Tomasika, ale troszeczkę za mocno. Nadal jednak się utrzymamy przy piłce. Lesniak do swojego rodaka, do Martina Szulka. Powalczy tam Dawid Kocyła. Teraz niebezpieczne zagranie Radka Cielemęckiego. Będzie piłka dla Zemplina. Ceklić. Slebodnik. Jest tam jeszcze Penna. Brian Penna. Ceklić. Dośrodkowanie. I tam ucierpiał w tej sytuacji Igor Drapiński. Ale już jest wszystko w porządku. Pewnie Państwo słyszą tutaj podpowiedzi trenera Pawola Stanio. Cały czas zmieniamy się, cały czas wymiana pozycji. Co finalnie ma doprowadzić do tego, że zaskoczymy w którejś akcji ofensywnej przeciwnika. Wybija już piłkę Krzysztof Kamiński. Drapiński. I ponownie Krzysiek Kamiński. Oj, teraz ryzykownie, ale jest Adam Chrzanowski, Radek Cielemęcki teraz naciska nas mocniej trochę Zemplin. Cielemęcki. Konkretne wejście, ale gramy dalej czysto zdaniem sędziego. I równie konkretnie wszedł Martin Szulek. Przechwytujemy. Damian Rasak. Rozpędza się Damian Rasak. Chrupała teraz na lewej stronie. No i radzą sobie Słowacy. Zdradzę Państwu, że na termometrach teoretycznie stopni 9 na plusie, tak przynajmniej wskazują te termometry, ale tak jak siedzimy w słońcu, to naprawdę
Temperatura jest odczuwalna przynajmniej jak wiosną w Polsce. Uwaga, Kocyła w walce z Cekliciem i górą Ceklicz. Szulek, Rasak, dobrze Damian Rasak, na prawą stronę jest tam Radosław Cielmęski i Dawid Kocyła. Chrupała, dobrze do Rasaka jest strzał, ale zablokowany, ale nadal utrzymujemy się przy piłce. Cielemęcki, jest teraz Filip Lesniak i ponownie Radek Cielemęcki. Do Lesniaka, ten schodzi coraz bliżej środka, wycofujemy. Martin Szulek i Igor Drapiński i wycofanie teraz do bramkarza. I na spalonym Zoran Zachradnik. Chrzanowski, Lesniak. Cielemęcki. Nie. Ważko do Kotuli. Ten do Slebodnika, ale niedokładne teraz zagranie Tibora Slebodnika i piłka dla Wisły Płock. No za chwilę będziemy mieli pół godziny gry za nami. Nie jest to na razie może porywające spotkanie, oprócz tutaj akcji, w której głową uderzał Tomasz Walczak, plus może jeden niecelny strzał naszych przeciwników. Za dużo się pod bramkami nie działo. Teraz zdecydowany pressing, przez chwilę przynajmniej, drużyny z Michalowca. Igor! Adam Chrzanowski. Piotr Tomasik. I Igor Drapiński. Powoli, cierpliwie przygotowujemy tę akcję. Jest przerzut dobrze do Dawida Kocyły, ale ponownie radzi sobie w tej sytuacji Zwanko Ceklicz. Dawid Kocyła już wznowił grę do Damiana Rasaka. Teraz kombinacyjnie też z Radkiem Cielemęckim. Drapiński do Szulka, jest Cielemęcki, jest Kocyła. Lesniak, Rasak, Cielemęcki. Kombinacyjnie teraz, dobra sytuacja. Damian Rasak do Dawida Kocyły, troszeczkę niedokładnie. Slebodnik, ale jest na miejscu Szulek. Nadal utrzymujemy się przy piłce. Optyczna przewaga po stronie Wisły Płock. Dawid Kocyła. I ponownie Ceklicz. No, większość z tych pojedynków wygrywa Zwanko Ceklicz. Teraz niedokładnie Damian Rasak w kierunku Radosława Cielemęckiego.
Jodautu z Wanku Ceklić. Pena, Brian Pena z Cekliczem, ponownie Pena. No, potrafi utrzymać się przy piłce ten zawodnik. Teraz wycofanie do Ceklicza. Volanakis, Marjanović i Kotula. I teraz z wykorzystaniem Szaraza. Damian Rasak naciskany przez Briana Penę do Martina Szulka. Teraz my wykorzystamy naszego bramkarza. Krzysztof Kamiński już wybija, ale niedokładnie. Nie. Chrzanowski, Lesniak. Rasak, ponownie Lesniak. I Damian Rasak teraz do Dawida Kocyły na prawą stronę. Radzi sobie Dawid Kocyła z Cekliciem. No i teraz mocno wszedł z Wanku Ceklić i faulował naszego pomocnika. Rasak. Dojdzie do tego Dawid Kocyła, ale ubiegł go nie pierwszy już raz z Wanku Ceklić. I od bramki Beniamin Szaraz. Oddał tu Kotula, ale coś się tam wydarzyło. Nie, wszystko w porządku. Piotr Tomasik już chyba może kontynuować grę. Piłka w kierunku Penny. I Pena. I tutaj faulem wyjaśnił Martin Szulek, ale już gramy, uwaga, Ceklić. Teraz ma dużo miejsca ten zawodnik. Slebodnik. Uwaga, strzelał Pena, ale ten strzał na pewno miał tak nie wyglądać. Nie tak miał wyglądać, przepraszam. Dawid Kocyła. Atakowany Dawid Kocyła przez Slebodnika jest nie. Ważko i przechwytujemy piłkę. Filip Lesniak.
Filip Lesniak atakowany. Oddał tu Piotr Tomasik. Oj, teraz na sporym ryzyku jest przechwyt drużyny Zemplina. Oj, było bardzo groźnie. W doskonałej sytuacji był Zoran Zachradnik, ale minął się minimalnie z piłką ten zawodnik. Juraj Kotula. Indywidualnie Juraj Kotula. Kotula, dośrodkowanie. I teraz Kocyła. Strzał i fantastyczna, bardzo dobra interwencja Krzysztofa Kamińskiego. Strzelał Tibor Slebodnik. No zdecydowanie najgroźniejsza sytuacja, jeśli chodzi o sytuacje ofensywne, akcje zaczepne w tym meczu. Najbardziej klarowna. Zakończona dobrym strzałem. Pofrunął jednak Krzysztof Kamiński. Uwaga, bo już jest dorzucenie z Rożnego. Ceklić, ale przejmuje to Radek Cielemencki, ale tam z przodu nie ma nikogo. Waszko. Przeciągnięte to dośrodkowanie od bramki Krzysiek Kamiński. Przepraszam, to dośrodkowywał Janosik. Radek Cielemencki. Teraz włączył się Tomasz Walczak, ale już piłka pod nogami naszych przeciwników. Janosik, Kotula i wyjaśnił Piotr Tomasik od bramki Krzysztof Kamiński. Dawid Kocyła i Filip Lesniak, już źle, przechwyt, Waszko. Janosik. Piłka pod nogami Wisły Płock, konkretnie Lesniak do Damiana Rasaka. Już jednak zdążyli wrócić zawodnicy Zemplina. Chrzanowski na wolne pole do Rasaka, teraz wyszedł Szaras, ratuje sytuację. Szulek, uwaga, Pena, Brand Pena. Strzał zablokowany przez Szulka. Zachradnik. Brian Pena. I Ceklicz. Dośrodkowanie i jest strzał Filipa Waszko. Niecelnie, na nasze szczęście. Na spalonym w tej sytuacji
Lukas Janosik. Faulował Zachradnika Marcin Szulek. Rzut wolny ekspediuje Lukas Janosik. Janosik wybija Szulek. Slebodnik schodzi do środka. Strzał Slebodnik bez problemu. Krzysztof Kamiński. Adam Chrzanowski do Igora Drapińskiego, jest Piotr Tomasik. Końcówka pierwszej połowy. Zobaczymy, czy jeszcze się coś wydarzy. Slebodnik. Przechwyt Wisły. Szulek. Krzysztof Kamiński. I aut dla Zemplina Michalowce. Ceklić do Marianowicza, ten do Kotuli. Janosik. Janosik. Niedokładnie. I mamy koniec pierwszej połowy, 0-0, Wisła Płock, Zemplin, Michalowce. Zapraszamy na kilka minut przerwy.
Witamy ponownie. Przed nami druga połowa spotkania Wisły Płock z Zemplinem Michalowce. Jeśli chodzi o pierwszą odsłonę tego meczu, to w akcjach ofensywnych, no, trzeba przyznać, działo się niewiele. Szybko powtórzę składy obu drużyn. Nawciarze Kamiński, Tomasik, Drapiński, Chrzanowski, Szulek, Chrupała, Lesniak, Rasak, Cielemencki, Kocyła i Walczak. Jeśli chodzi o drużynę ze Słowacji, Szaras, Kotula, Marjanowicz, Walanakis, Ceklić, Nije, Waszko, Pena, Slebodnik, Zachradnik, Janosik. I z tego, co widzę, obie drużyny drugą połowę rozpoczęły bez zmian, a nie, przepraszam bardzo. Już widzę, że w drużynie Wisły Płock nastąpiła jedna zmiana. Martina Szulka nie ma już na boisku. W jego miejsce pojawił się Wojtek Mazurowski. Janosik. Pena. Janosik. Kotula. Oddał tu kapitan Zemplina. Ceklić. I Szaras. Już tutaj ma sporo miejsca Janosik. Lukas Janosik kontra Igor Drapiński. Janosik, Kotula, ale wprost w rękawice Krzysztofa Kamińskiego. Góra,
Radek Cielemęcki, Wojciech Mazurowski, Filip Lesniak, ponownie Mazurowski. I na spalonym Paweł Chrupała. Przechwyt Tomka Walczaka, ale tylko na chwilę, bo już ponownie przy piłce Zemplin Michalowce. Przechwyt Pena. I ponownie on przy piłce. Faulowany zdaniem sędziego Slebodnik. Marianowicz. Janosik. Do środka. Nie było spalonego. I będzie rzut rożny dla Zemplina Michalowce. W narożniku Lukas Janosik. Krótkie zagranie. I mamy bramkę dla Zemplina Michalowce. Pięćdziesiąta minuta tego spotkania. I drużyna ze Słowacji wychodzi na prowadzenie. Rasak, Lesniak. Źle teraz. Niedokładnie do Igora Drapińskiego. Janosik. Kotula wbiega. Dośrodkowanie. I mamy drugą bramkę. Zoran Zachradnik. 51 minuta i już 2-0 dla Zemplina Michalowce. Przy pierwszym trafieniu wydaje mi się, że było to samobójcze trafienie Adama Chrzanowskiego. No, dosyć niespodziewanie rozpoczęła się ta druga odsłona spotkania. Pomimo, że akcji ofensywnych w pierwszej odsłonie nie było za wiele, to Wisła wypracowała sobie optyczną przewagę. A tu proszę, 2 minuty i przegrywamy już 0-2. Mazurowski. Wychodzi wyżej Krzysztof Kamiński w kierunku Tomka Walczaka. Cielemęcki. Rasak. Tomasik. Rasak. Dorzucenie Kocyły. A
ale radzą sobie nasi przeciwnicy. Ceklić z autu. Sajny nie. Sasza Marjanowicz. Uwaga. Coraz bliżej pola karnego. Dawid Kocyła i będziemy mieli rzut rożny dla Wisły Płock. W narożniku już Piotr Tomasik. Dośrodkowanie Tomasik, Chrupała, jeszcze jesteśmy w akcji, Kocyła, Piotr Tomasik schodzi do środka, Piotrek Tomasik, Filip Lesniak, Igor Drapiński, przenosimy ciężar gry na drugą stronę, Damian Rasak. Igor Drapiński po ziemi, ale jest tam Nije i Zemplin przejmuje piłkę. Brian Pena. Kotula. I Szaras teraz wyprowadza do defensywy. Ceklicz. Nije. Teraz trzymają cierpliwie piłkę Słowacy. Janosik. Waszko. W kierunku Zachradnika. I Kamiński. Filip Lesniak, Mazurowski, Damian Rasak. Dobrze w kierunku Dawida Kocyły, ale połapał się w tym wszystkim Wolanakis. Kotula, Waszko, do Lukasa Janosika, Lukas Janosik, poradził sobie z Igorem Drapińskim, jeszcze jest tam Zachradnik, Zachradnik, i będzie wrzut z autu dla Zemplina Michalowce. Juraj Kotula, kapitan Zemplina, już wznowił grę. I teraz nieporozumienie z Zoranem Zachradnikiem i tym razem z autu na wciarze. Drapiński do Kamińskiego. Jest Piotr Tomasik.
Dobra interwencja Cyklicza. Ale nadal jesteśmy przy piłce. Chrzanowski, Rasak. Dobrze do Radka Cielemęckiego. Radosław Cielemęcki. Tomasik. Piotr Tomasik. Ale wybija Wolanakis. Próba kombinacyjnej akcji, dorzucenie Rasaka i nie zdołał wykończyć tej sytuacji Tomasz Walczak. Brian Pena, Sajny Nije, Filip Waszko, Polidewkis, Wolanakis i Ceklić. I teraz utrzymują się przy piłce nasi przeciwnicy. Oj, ratuje teraz sytuację Krzysztof Kamiński, który wychodzi wysoko. Nie możemy dopuszczać do tego typu sytuacji. Faulował. A nie, nie faulował. Zdaniem arbitra Filip Lesniak. Ucierpiał tam jednak w tej sytuacji Lukasz Janusik. No nie zgadza się z decyzją sędziego Lukasz Janusik. 60 minut gry za nami i są zmiany w drużynie naszych przeciwników. Na boisku jest Begala, Zowczak, Kanu, Shimamura, i z tego co widzę Issa Adekundle. To chyba wszystkie zmiany Zemplina. Na ten moment przynajmniej. Widzimy, że Witsom Kanu numer 13 zajął pozycję napastnika. Ceklić. I wybija Szaras. Atakuje Kanu. Podpowiada mi tutaj Sebastian, który za kamerą, że żółtą kartką ukarany jest Vanko Ceklić. Ja tymczasem spisywałem sobie zmiany. Damian Rasak. Damian Rasak, Igor Drapiński. Ponownie Rasak. Chrupała. Ale radzi sobie Kotula. Waszko. Shimamura. No i od bramki Szaras. Zowczak, Waszko.
w pojedynku z Igorem Drapińskim. Górą Igor Drapiński i wrzut z autu dla Wisły Płock. Filip Lesniak do tyłu do Adama Chrzanowskiego. Już widzę, że druga zmiana w drużynie Wisły Płock się właśnie szykuje. Czy dojdzie do tej piłki? Nie. Nie udało się przejąć futbolówki Dawidowi Kocyle. I będziemy mieli wspomnianą zmianę. Tomej, na dziewiątkę. Radziu, lewa pomoc. Paweł, prawa. No, słyszeli Państwo pewnie te podpowiedzi o zmianie pozycji. Na boisku melduje się Michał Mokrzycki, który zastąpił Tomka Walczaka. To druga zmiana w drużynie Wisły. Przypomnę, że wcześniej Martina Szulka zmienił Wojtek Mazurowski. Teraz starają się przechwycić wysoko piłkę zawodnicy Zemplina. Filip Lesniak. Dobrze, teraz ma dużo miejsca Igor Drapiński. Ale zwrotna piłka do Lesniaka. Już atakowany. Wypatrzył Mazurowskiego. Mokrzycki. Dobrze, do Kocyły. Mokrzycki. Do Cielemęckiego, na lewą stronę. Radek Cielemęcki. Dawid Kocyła. No i teraz Radek Cielemęcki fauluje. Konkretnie Saszę Marianowicza i piłka dla Zemplina. Akcja prawą stroną Zemplina, Kotula. No i tutaj się poślizgnął Shimamura. I jest Mazurowski. Do Chrupały. Tomasik. Chrupała. Marianowicz. I z autu Kotula. Adam Chrzanowski do Wojtka Mazurowskiego. Mokrzycki, Drapiński, wychodzi tam Dawid Kocyła, ale to zagranie zdecydowanie za mocne. Ceklicz. I ponownie Ceklicz, tym razem do Szaraza. Teraz
Teraz ryzykownie Zowczak atakował. Kamiński w kierunku Tomasika. Ale Ceklicz wyjaśnia. Bardzo dużo wygranych pojedynków przez tego zawodnika. Kanu. Degala. Na wyraźnym spalonym Zowczak w tej sytuacji. Żowczak, przepraszam. Mazurowski do Tomasika, naciskany przez Adekundle. Adam Krzanowski, Radek Cielemęcki, ale już przechwytują nasi przeciwnicy. Kotula. Kanu, dobrze. No próbujemy kombinacyjnie, ale no nie idzie Wiśle w tym fragmencie spotkania i ogólnie w tym spotkaniu chyba. Sporo niedokładności, albo dobrze czytają wszyscy zawodnicy Zemplina nasze akcje, próby ataków. Może teraz Igor Drapiński do Damiana Rasaka. Damian Rasak, Rasak strzela i wyłapuje piłkę Benjamin Szaras. Przypominamy, że o godzinie 13 kolejny mecz sparingowy, ostatni już na tym obozie. Naszym przeciwnikiem będzie Sturm Graz. Czyli tak realnie patrząc chyba najmocniejszy przeciwnik podczas tych przygotowań. Kto oglądał wczorajszego live'a z Kubą Rzeźniczakiem, ten wie, że właśnie w tym meczu pojawi się m.in. Kuba, ale co do reszty nie chcę zdradzać jeszcze składu. Zapraszamy serdecznie na naszą transmisję. Oczywiście zrobimy wszystko, żeby przeprowadzić dla was tego live'a z meczu. No, patrząc realnie, nawet jeżeli skiepściłaby się, mówiąc potocznie, pogoda, to stadion, na który się udajemy, dysponuje zamkniętą trybuną, więc myślę, że powinno się udać. Zamkniętą, mam na myśli zadaszoną. Igor Drapiński z autu. Michał Mokrzycki, Igor Drapiński, Wojtek Mazurowski do tyłu, do Krzyśka Kamińskiego, a ten do Damiana Rasaka. Już atakowany Rasak przez Szymamurę, Lesniak z Cielemęckim, Adam Chrzanowski. Mazurowski niedokładnie teraz w kierunku Piotra Tomasika, przechwytuje Kanu. Uwaga, jest Piotr Tomasik. Tomasik. Mokrzycki. Mokrzycki. Chrupała. I radzi sobie Ceklicz i Kanu. Adekundę. Wrócił teraz Filip Lesniak.
72 minuta. W zasadzie już zaczynamy 73. 0-2 przegrywa Wisła Płock. 50 minuta, samobójcze trafienie Adama Chrzanowskiego i raptem 51 minuta, podwyższenie Zorana Zachradnika. Paweł Chrupało. Filip Lesniak, Dawid Kocyła. Szaras, Marianowicz, Kotula w kierunku Kanu, ale jest tam Wojtek Mazurowski i Michał Mokrzycki. Uwaga, naciskany jest Piotr Tomasik. Adekunde kontra Kamiński i przynajmniej na chwilę górą Krzysiek. Adekunde, Kanu i wyjście Krzyśka Kamińskiego. Piłka wyłapana po tym rajdzie Adekunde. Za chwilę będziemy mieli dwie kolejne zmiany w drużynie Wisły. Damian Rasak w kierunku Dawida Kocyły, ale tam Dawid Kocyła asekurowany przez Polidew Kisa, Wolana Kisa, przepraszam. Chrzanowski i Yushi Shimamura. Wychodzi Kamiński. I będzie wrzut z autu dla Zempli na Michalowce i są wspomniane dwie zmiany. Dawid Krzyżański melduje się na boisku za Filipa Lesniaka oraz Milan Kwocera za Pawła Chrupałę. 75 minuta. Juraj Kotula już wznawia grę. Michał Mokrzycki. Dawid Krzyżański. Strata. Begala. Kotula. Mocno teraz wszedł Michał Mokrzycki. Odzyskaliśmy piłkę. Dawid Krzyżański. Milan Kwocera. Do Piotra Tomasika na prawą stronę. Schodzi do środka Tomasik. Nie, jednak decyduje się na odegranie do Kwocery. Milan Kwocera. No i Zwanko Ceklić ponownie górą. Issa Adekunde. Przejmie to Igor Żowczak. Juraj Kotula. Matus Begala, Sasza Marianowicz. Teraz spokojnie budują tę akcję zawodnicy Zempli na Michalowce. Kotula, Kanu, Begala. Shimamura, Begala, Marianowicz. Kanu, Shimamura. Dobrze teraz czytelnie
przepraszam, chciałem powiedzieć przytomnie do Ceklicza, ale ta akcja i tak już zakończona. Wyłapał piłkę Krzysztof Kamiński. Damian Rasak do Igora Drapińskiego. Jest teraz na lewej stronie Radek Cielemęski. Michał Mokrzycki do Piotra Tomasika. Milan Kwocera. I Volanakis wybija piłkę. Będziemy mieli rzut rożny. Mamy kolejną zmianę i wraca teraz na boisko Filip Lesniak, a murawy opuszcza Adam Krzanowski. Uwaga, dośrodkowanie, Michał Mokrzycki, jest Radek Cielemęski, strzał, ale bez problemu wyłapuje to Beniamin Szaras. Kanu, ale wyszedł Kamiński. Tomasik. Jest tutaj na drugiej stronie niekryty Damian Rasak, ale decyduje się Tomasik na podanie do Michała Mokrzyckiego. Michał Mokrzycki do Piotra Tomasika. Utrzymuje piłkę w boisku Piotrek Tomasik. Strzał. I myli się w tej sytuacji Mokrzycki. Nie wiem, czy słyszą Państwo te odgłosy z tła, te dzwoneczki. To właśnie za naszymi plecami tutaj stado kóz sobie przechodzi. Wybija piłkę Beniamin Szaras. Mazurowski, ale wprost do Begali. Matus Begala do kierunku Kotuli, ale tutaj Igor Drapiński wybija piłkę. Ade Kundle. Ale jest Radek Cielemęcki. Przechwytujemy piłkę. Nie poradził tam sobie Milan Kwocera. Szaras. Ade Kundle, ale tam konkretnie wszedł Igor Drapiński. Piłka jednak dla Zemplina Michalowcy. ...81 minut gry za nami. Wynik na razie niekorzystny dla nafciarzy. 0-2. Prawda, wiadomo, że to tylko sparing, aczkolwiek no zawsze lepiej nawet sparing wygrać. Ale tutaj dużo materiału do weryfikacji, do analizy dla sztabu szkoleniowego trenera Pawła Stanio. Igor Drapiński, Radek Cielemęcki. Ucierpiał Radek Cielemęcki w tej sytuacji. Konkretnie tam wszedł Begala, ale już piątka z Cielemęckim zbita. Tam od razu wyskoczył Igor Drapiński. Uspokaja wszystkich arbiter. Już gramy dalej. Piotr Tomasik
Michał Mokrzycki. Michał Mokrzycki na lewą stronę, Igor Drapiński. No może teraz. Igor Drapiński, ale czyta to Begala. Mokrzycki. Z autu do Lesniaka. Atakowany przez Shimamurę. Mokrzycki. Rasak. Jest Tomasik. Shimamura. Przechwyt, walczy tam Mazurowski. No tam też się trochę zagotowało między Cekliczem a Kwocerą. Ale już gramy dalej. Kotula. Szaras. Niedokładnie, przejmiemy piłkę. Igor Drapiński. Wojtek Mazurowski. Mokrzycki, Drapiński, naciska Zemplin. Drapiński. W kierunku Milana Kwocery. Jest jeszcze Dawid Kocyła i Dawid Krzyżański. Dawid Krzyżański, Piotr Tomasik i będziemy mieli rzut rożny. Kotula wybija piłkę. W narożniku Michał Mokrzycki. Uwaga, dośrodkowanie. Wbiegał tam Mazurowski, ale wybijają piłkę nasi przeciwnicy. Cielemęcki. No i teraz Rasak kontra Shimamura. Niepotrzebne te nerwy. Michał Mokrzycki. Oj, tutaj ucierpiał Dawid Kocyła w tej sytuacji w starciu z Matusem Begalą. Przerwał grę sędzia. Marianowicz. Żowczak tam wychodzi na czystą pozycję. Żowczak. Kanu zostawia piłkę. Shimamura. Adekundle. Cekić jeszcze się tam włącza, ale wybija Tomasik. Begala. Wolanakis niecelnie teraz, ale mocny nacisk teraz Zemplina. Waszko. Żowczak. Dośrodkowanie. No i bez problemów tę piłkę wyłapuje Krzysztof Kamiński. Uderzał Yushi Shimamura.
Yoshishi Mamura, 23-letni Japończyk. Nie wiem, czy kiedyś się z Krzyśkiem Kamińskim już zetknął, ale widziałem, że zagadywał do naszego bramkarza w przerwie. Być może ich szlaki gdzieś się już kiedyś przecięły. A może po prostu słyszał o Krzysztofie Kamińskim, przecież który przez kilka dobrych lat na boiskach japońskich występował. Shimamura, Begala. Przechwyt Tomasika już w kierunku Kwocery. Był faul, ale przywilej daje sędzia. Dawid Kocyła strzał niecelnie. I tutaj chyba kartonik. Tak jest, Marianowicz. Żółta kartka. Jest potrzebna interwencja sztabu medycznego. Milan Kwocera leży na boisku. Osiemdziesiąta dziewiąta minuta, pewnie jeszcze z jedna, dwie akcje i zakończy to spotkanie znany nam już arbiter, ponieważ no, sędziował we wszystkich w zasadzie dotychczasowych sparingach, jak nie jako arbiter główny, to liniowy. Przypominamy, że o godzinie 13:00 ostatni sparing podczas obozu w Turcji. Austriacy ze Szturmu Graz staną naprzeciw Wiśle Płock. Jeśli nic się, brzydko mówiąc, nie wysypie, to również zapraszamy na transmisję z tego spotkania. My teraz wracamy szybko do hotelu, dosłownie pół godziny na zjedzenie czegokolwiek i już ruszamy w drogę, bo prawie godzina trasy, godzina drogi przed nami. Waszko tam szarżował, ale przechwytują jeszcze nafciarze. Filip Lesniak, Dawid Krzyżański do Radka Cielemęckiego. Drapiński, 90 minut gry już za nami. Czy jeszcze nafciarze zdołają stworzyć cokolwiek w ofensywie? No jeszcze pozwala arbiter na rzut rożny. W narożniku Piotr Tomasik. Do środku wuje Piotr Tomasik, Waszko wybija, ale jest jeszcze Michał Mokrzycki. Na spalonym chyba w tej sytuacji był Piotrek Tomasik i koniec spotkania. Wisła Płock, Zemplin, Michalowce 0-2.
50 minuta, samobójcze trafienie Adama Chrzanowskiego. 51 minuta, podwyższenie Zorana Zachradnika. I to by było na tyle, proszę Państwa. Żegnamy się z pierwszego dzisiaj sparingu. Komentował dla Państwa Michał Łada. Przy realizacji uczestniczyli również Sebastian Wiciński, Mateusz Ludwiczak, a na murawie Paulina Rogalska. Przypominamy, że o godzinie 13 Wisła Płock, Szturm Graz. Serdecznie zapraszamy i do usłyszenia. We'll be right back.